Od rana nastrój był pełen emocji. Ludzie komentowali spalenie gmachu partii w Gdańsku i emitowane w lokalnych mediach przemówienie pierwszego sekretarza KW Stanisława Kociołka. Z zachowanych relacji wyłania się wstrząsający obraz mordowanego miasta. Największe nasilenie walk miało miejsce wokół budynku Prezydium Miejskiej Rady Narodowej i pobliskiego przystanku SKN. Blokować potencjalnych zbuntowanych ludzi, którzy gromadzili się na peronie, bo kolejki co kilka minut kolejne partie robotników wyrzucały. Wezwanych, jak przypomnę, przez wicepremiera Stanisława Kociołka do udania się do swoich miejsc pracy. Ludzie w dobrej wierze przyjeżdżali. Przypomnijmy, to był już czwarty dzień niepokojów społecznych w ciemnościach panujących na stacji. Ludzie z dalszych szeregów nie wiedzieli, co się dzieje z przodu. Pododdziały ochrony zmuszone będą do użycia wszelkich niezbędnych środków, aby zakaz ten wymusić. Nie zmuszajcie zatem wojska do podejmowania ostatecznych, być może tragicznych skutków decyzji. Ludzie z czasem stawali się coraz bardziej niespokojni i agresywni. Dochodziło do starć z zagradzającym drogę szpalerem ZOMO. Padały kamienie. Milicjanci stopniowo cofali się pod naporem rosnącego w liczbie tłumu. Użyjemy broni! Obywatelu kapitanie! Proszę wydać rozkaz całego ostrzegawczego działa całkowego! Bardzo!
to. Tego, co działo się tutaj, cała gmina opanowana była rozruchami. Pochody przemieszczali się im do Świętojańską, pod prezydium Rady Narodowej. Strzela się do ludzi, że padli zabici, że szpitale przepełnione są rannymi, że dzieją się dantejskie sceny. Milicja bije. W Miejskiej Radzie Narodowej urządzono prawdziwą katownię dla Zbyszka Godlewskiego, który do historii przeszedł jako Janek Wiśniewski, niesiony na drzwiach przez ulicę Gdyni. Stąd właśnie z okolicy Gdynia Stocznej. Scena ma wymiar symboliczny, bowiem w rzeczywistości Zbyszek Godlewski niesiony był od strony przystanku Gdynia Stocznia w kierunku Śródmieścia. Świętojańską, aż od sieci do ciszy na tym miasta wcześniej. Bilans grudnia 1970. Według oficjalnych danych z 18 stycznia 1971 roku to 44 osoby zabite lub zmarłe w wyniku obrażeń, 1164 osoby ranne, a aresztowanych ponad 3000. W tłumieniu zamieszek wzięło udział 5000 milicjantów i 27 tysięcy żołnierzy. Kilku z nich zginęło, a kilkudziesięciu zostało rannych. Prawdziwa liczba ofiar do dziś nie została ostatecznie ustalona. Była o przeznaczeniu 6,5 miliarda złotych na świadczenia socjalne, podwyżki płac. Na posiedzeniu Sejmu 23 grudnia Józef Cyrankiewicz został zdymisjonowany na stanowiska szefa rządu i objął funkcję przewodniczącego Rady Państwa. Jego zastępcą został Piotr Jaroszewicz. W marcu 1971 podjęto decyzję o przywróceniu cen sprzed 12 grudnia
1970 roku. 15 i 16 grudnia na ulicach Gdańska zginęło 8 mężczyzn. Rodzina trafiała na ślad syna dzięki informacji personelu szpitalnego. Potem była odsyłana od jednego prokuratora do drugiego. A wieczorem przyjeżdżali urzędnicy i zabierali na pogrzeb. Jarosław Kuczyński, Stowarzyszenie Tradycji Armii Krajowej. Byłem jednym z ludzi, którzy napisał scenariusz całej inscenizacji. Poczuł się przy udziale historyków, reżysera, który oczywiście, Michała Kępińskiego, który reprezentuje grupę Milicji Obywatelskiej. Jeżeli mówiąc nawet o stowarzyszeniu, które jest związane z Armią Krajową, ogólnie też trzeba oczywiście pamiętać o tym, że Armia Krajowa to jest kontynuacja właśnie takiego grudnia 70. Już nie ma Armii Krajowej, ale są zwykli robotnicy. Zwykli ludzie, którzy chcą wolności, chcą chleba, chcą normalnego życia i normalnych świąt. Przygotowania były dosyć trudne. Fajnie, że to wyszło. Myślę, że zawsze można powiedzieć, że mogło być lepiej. Wzruszenie jest zawsze na koniec. Nie ma na początku, nie ma w trakcie, ale ten sam koniec jest taka satysfakcja, no, że coś się zrobiło. Po skończeniu coś ściska człowieka i ważne, że się ludziom to przypomina. Moje życzenie było, że przyszłości pokolenie będzie pamiętać o historii, będzie pamiętać o ludziach, którzy ginęli. I to nie chodzi o to, że dana partia coś robi, czy jest taka, czy siaka, owaka. Chcemy pokazywać historię. Pierwsza inscenizacja jest to też z pewnymi pomysłami scenariuszowymi czy reżyserskimi. Myślę, że przyszłościowo wszystko zależy też właśnie od władz. Nie chcemy tutaj mówić, co jest dobre, co złe. Chcemy pokazać po prostu jedną i drugą stronę.